środa od godziny 10 do godziny 12. W Nowogrodzie u zbiegu ulic Majora Sikory oraz 1 Maja znaleziono dwa pociski. Jeden z nich to Katiusza, która prawdopodobnie może mieć siły rażenia nawet ponad 1200 metrów, więc czekamy na pewną informację od saperów, którzy ostatecznie określą nam promień ewakuacji, czy to będzie tylko Nowogród, czy może jeszcze większy obszar. Na chwilę obecną wskazaliśmy naszym mieszkańcom miejsca do ewakuacji w naszej hali widowiskowo-sportowej, skąd mieszkańcy są później przewożeni do naszych świetlic wiejskich. Wskazaliśmy świetlice wiejskie, 5 punktów na terenie gminy, gdzie mieszkańcy mogą dokonać samoewakuacji, bądź też prosiliśmy również wczoraj, aby w miarę możliwości udać się w inne bezpieczne miejsca poza obszar Nowogrodu. Ewakuacje w Nowogrodzie zdarzają się dosyć często z racji dużej ilości inwestycji, które prowadzimy, jak również podczas prywatnych inwestycji, kiedy nasi mieszkańcy budują domy, prowadzą jakieś prace. No niestety trafiamy na tego typu znaleziska. Okres wojenny sprawił, że naprawdę tych niewybuchów w Nowogrodzie jest bardzo dużo. Obawiam się również przyszłego okresu, gdzie będzie wiele inwestycji, gdzie jeszcze będziemy mieli pewnie takie sytuacje, mogą się powtarzać.